Panie Prezesie, widzimy się po oficjalnej ceremonii ważenia. Mamy przyjemność porozmawiać tuż przed samą galą Suzuki Boxing Night. Jakie oczekiwania, jak trudno było zebrać tych wszystkich zawodników dzisiaj do Kolna? No było, mówiąc szczerze, trochę trudności wynikających z tego, że federacje pięściarskie w Europie generalnie wszystkie żyją kwalifikacjami olimpijskimi, przygotowaniami do tych eliminacji. Uczestniczą w wielu silnych turniejach. W tej chwili w Europie jest tych turniejów sporo i jeszcze w najbliższym czasie będą kolejne, więc była pewna trudność. No, udało się przekonać mistrza Bundesligi, żeby oni zechcieli zmierzyć się z naszą reprezentacją. Także no, jutro będziemy gościć de facto trzon drużyny mistrza, drużynowego mistrza Niemiec, Traktor Schwerin. No, z tego się bardzo cieszę. Mamy już drugą galę, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o Niemcy. Mhm. Mieliśmy okazję z nimi już skrzyżować rękawice. To też chyba oznacza taką dobrą współpracę między nami. Tak, to nie dotyczy tylko Suzuki Boxing Night, ale również dotyczy przedsięwzięć o charakterze takim stricte treningowym. Nasza kadra była w Kimbaum koło Berlina na takim obozie przygotowawczym, też już po raz któryś. Tam również byli Amerykanie. No, w tej chwili Niemcy przygotowują w końcówce października coroczny Puchar Świata w Kolonii. Jesteśmy tam zaproszeni. No, sytuacja, jak powszechnie wiadomo, w światowym boksie jest taka dosyć skomplikowana, ale myślę, że z tego zaproszenia powinniśmy skorzystać. Przynajmniej kilku zawodników, którzy powinni z najlepszymi na świecie boksować, powinno tam pojechać. No, wcześniej jest turniej po raz pierwszy rozgrywany w takiej formule Puchar Europy, organizowany przez EUBC w Budwie. To też turniej, który będzie na pewno stał na bardzo wysokim poziomie. Także będzie gdzie boksować i myślę, że to będzie jakieś pole dla dobrych przygotowań naszych pięściarzy. Zawodniczki też oczywiście mają wiele imprez przed sobą. No, należy mieć nadzieję, że z tego wszystkiego pojawią się w końcu kwalifikacje olimpijskie. Tak, trzymamy mocno kciuki. Ten termin zbliża się nieubłagalnie. Trenerzy zarówno kadry męskiej, jak i żeńskiej robią co mogą. Przechodzą tak jak seniorki, teraz zgrupowanie w Hiszpanii, długie w górach Sierra Nevada. To też pokazuje, jak bardzo te nasze kadry pracują nad tym, żeby te kwalifikacje uzyskać. Tak, z całą pewnością tutaj i u tej grupy żeńskiej i męskiej widać ogromne zaangażowanie i praca trenerów też na pełnych obrotach, natomiast no, musimy także mądrze dobierać te przedsięwzięcia treningowe i uczestnictwa w turniejach, żeby to było naprawdę z maksymalnym pożytkiem dla procesu przygotowania. No, do marca już tak wbrew pozorom nie jest dużo czasu, a już w marcu są kolejne kwalifikacje. One będą na pewno też bardzo ciężkie. Gospodarzami mają być Włosi, z tego co słyszymy, także zobaczymy, jak te kolejne kwalifikacje się ułożą, bo Małopolska jakoś nie służyła miejmy nam nadzieję, szczęścia. Że teraz będzie lepiej. To, co pan prezes powiedział właśnie o tym, że trzeba, dużo jest turniejów, dużo się dzieje, więc trzeba z nich korzystać, tak kolokwialnie powiem, bo to spotykamy zawodników, którzy pewnie będą również na kwalifikacjach, więc jest ten przegląd zawodniczy. Z całą pewnością, tak. To w Budwie i podobnie pewnie w Kolonii i jeszcze na innych turniejach, które w najbliższym czasie będziemy obserwować, tam się pojawi bardzo dużo potencjalnych uczestników eliminacji olimpijskich marca 2024. Te wszystkie rywalizacje, te turnieje, dlatego one są tak ważne. Tak, zdecydowanie. Także no, trzymajmy kciuki, róbmy wszystko, co możliwe, a reszta należy do trenerów. No i na końcu do pięściarzy, bo to oni wreszcie zadecydują o sukcesie.